Czyli do pewnego rodzaju twórczości całe hasło Previs jest moim zdaniem bez sensu. Czyli po prostu o tym trzeba zapomnieć. Jeżeli ty nie masz ochoty robić czegoś, co w pewnej mierze przypomina coś innego, to jest to zbędny wysiłek. No i teraz oczywiście z tego całej mojej wypowiedzi wynika pewna sprzeczność, bo ja wziąłem jako przykład film, który jest filmem bardzo indywidualnym, bardzo artystycznym, bardzo innym. Film Niebieski na pewno nie jest żadnym filmem gatunkowym. Ale wziąłem go dlatego, bo Kieślowski miał głęboki szacunek dla widzów. Kieślowski robiąc swoje dziwne filmy, dziwne, to nie wiem, czy to jest dobre określenie, w każdym razie na pewno nie mainstreamowe, typowe, gatunkowe filmy, nigdy nie zaniedbywał publiczności. I te filmy, no nie wszystkie jego, ale akurat Niebieski, czy Podwójne życie Weroniki, które będę też wspominał, one były filmami, które odniosły sukces kasowy też. Czyli jest coś w tych filmach jednak takiego, co, o czym będziemy mówić, będziemy to analizować, co powodowało, że widz do kina się, w kinie się pojawił. Dlatego wziąłem ten film, że ja przy tym filmie pracowałem. To jest oczywiście istotne, bo jestem takim rodzajem świadka, czyli nie równie dobrze macie śmiało coś krytykować, macie wam nie podobać, ja nie muszę niczego bronić, bo po prostu jestem no, jednym z narzędzi, które spowodowało, że film jest taki, a nie inny. To jest jedna rzecz, która jakby zapowiada to, co my tutaj będziemy robić, czyli ten film Niebieski będzie służył do takiej no, czysto dramaturgicznej analizy, która mam nadzieję, że się wam przyda, bo patrząc na Previsy, które widziałem, jest bardzo dużo elementów, które Kieślowski nigdy by zaniedbał. No, jednym z nich jest brak wiarygodności. Jakby zapomina się bardzo często o tym, i jeżeli mówimy o Kieślowskim, to mówimy o reżyserze, którego rodowód jest filmów dokumentalnego. Ja powiem wam na ten temat anegdotę, bo to jest dokładnie oddaje pewien tryb myślenia jego. Otóż jak robiłem z nim krótki film o zabijaniu, to w pewnym momencie problem polegał na tym, że mieliśmy tam postój taksówek i stali ludzie na postoju taksówek, rzeczywiście istniejącym postoju taksówek. I ze względu na światło, na słońce, doszedłem do wniosku, że byłoby lepiej przesunąć ten postój taksówek o 200 metrów dalej, gdzie już było słońce, bo to był kontrast i to byłoby lepsze. No po prostu ten słupek z napisem taksy postawić kawałeczek dalej. No i powiedziałam tam dyżurnym, żeby to przenieśli. Kieślowski zrobił się czerwony na twarzy i podszedł do mnie i mówi: Idziak. A on zawsze jak się zwracał do mnie przez nazwisko, to wiedziałem, że był wściekły. Mówi: Idziak, jak u mnie w filmie facet wysiada z autobusu 132 na przystanku, to w tym mieście, na tej ulicy, na tym przystanku, konkretnie w tym miejscu przejeżdża autobus 132, a jeżeli idzie dwa razy dziennie, rano i wieczorem, to w takich porach będziemy go fotografować. To jest anegdota, którą głęboko zapamiętałem, bo później 2 lata z nim byłem we Francji, robiąc film Podwójne życie Weroniki. Krzysztof był pierwszy raz we Francji, nie znał ani słowa w języku francuskim, a w języku angielskim porozumiał się bardzo marnie. I wtedy oczywiście nic innego nie robiłem. No, pytałem: Kisiel, a gdzie jest twój przystanek 132 i autobus? Gdzie to stoi tutaj? Może im pokażesz, może im wskażesz to miejsce i to poczucie wiarygodności, które tak tępiłeś na początku tego. Oczywiście w ogóle używając hasła Podwójne życie Weroniki, mówimy o czymś, co przez definicję jest niewiarygodne. No niewiarygodne jest to, że w danym momencie na świecie, no, dla przeciętnego, zdrowego rozsądku, czyli Kieślowski bardzo dbał być wiarygodnym na początku. Nie robił niczego, co by podważało no, to, co się nazywa chłopskim rozumem, zdrowego rozsądkowe poczucie. Natomiast później nie miał żadnych z tym problemów. Dam wam taki przykład. W tym samym filmie Podwójne życie Weroniki jest scena w trzecim akcie, w którym w Paryżu wybiega Weronika oburzona na to, że jest ofiarą eksperymentu, że
ten młody człowiek, w którym ona się zakochała zresztą, zwabił ją tylko po to, bo chce napisać książkę. I w pewnym momencie ona wybiega, bo widzi, że ktoś wysiada z taksówki, wskakuje do tej taksówki i taksówka odjeżdża. On 3 sekundy później wbiega w kadr i widocznie ją zobaczył. Rozgląda się, no ale taksówka już jest 300 metrów dalej w ruchu ulicznym. No, cięcie. Weronika jest w hotelu, odwraca się od recepcjonistki. Kto tam stoi? Stoi ten facet. Czy to jest wiarygodne? Totalnie niewiarygodne. Totalnie niewiarygodne. W Paryżu facet, który biegiem za taksówką, która, no gdyby był korek, ale nie było żadnego korku. Czyli ta scena na końcu, kompletnie niewiarygodna, nie ma żadnego znaczenia, bo my już emocjonalnie jesteśmy związani z tym utworem. Ja patrząc na niektóre prewizy, miałem od początku poczucie, że mnie wprowadza się jeszcze, w ogóle nie kupiono mnie emocjonalnie, a już mnie wprowadza się w sytuacje, które są absurdalne. Tak mówię, nie wszystkie. To oczywiście działa na każdego z nas odrzucająco, bo to świadczy o tym, że no, traktuje się nas marnie, nie jako ludzi inteligentnych, tylko jako... To jest kolejna rzecz. Poza tym taka dosyć częsta tendencja. Znowu, jak mówię, nie we wszystkich filmach, ale w paru z nich miałem takie poczucie, że się traktuje widza jako kogoś, kto idzie do kina po to, żeby rozwiązywać rebusy. No nie po to chodzi mi do kina, żeby się domyślać jakichś łamigłówek i zagadek. My nie chodzimy do kina ani dla wykłady, ani nie idziemy do kina, żeby dokonywać jakiejś detektywistycznej pracy. W pewnym sensie tak. Polega to na pewnej nieprzewidywalności. W ogóle podstawowa reguła dramaturgii to jest nieprzewidywalność. Czyli my w pewnym sensie oczywiście widza oszukujemy, wprowadzamy go w pewien trop, który oczywiście zawsze jest mylny, ale generalnie biorąc, jeżeli jedna zagadka pociąga drugą zagadkę, a druga zagadka cię pociąga trzecią zagadkę, to my olewamy taki film. My chcemy takiego filmu, po prostu ja przynajmniej uważam, że zazwyczaj idziemy do kina po to, żeby oderwać się od naszego życia, po to, żeby nasze problemy, które nam towarzyszą w życiu, albo nuda, która nam towarzyszy, zresztą będę na ten temat potem mówił, mówiąc o stylu filmu, bo gatunkowość filmu jest bardzo ważnym elementem, bo ona definiuje nasze potrzeby oglądania filmu. To my idziemy do kina dokładnie to, co powiedział Miloš Forman. Otóż on powiedział, ja zawsze pamiętam o tym, robiąc filmy, że widz idąc do kina bierze wakacje od własnego życia. Bierze wakacje od własnego życia, on chce po prostu odpocząć. To jest kolejna rzecz, która bardzo często miałem takie poczucie, że te wakacje, ten rodzaj odcięcia mnie od mojej rzeczywistości, żebym ja jakby zanurzył się w tą historię, która mi jest odpowiedziana, jest olewana. Nie, a są pewne elementy, o których trzeba pamiętać i o tym będziemy mówili, mówiąc o filmie Kieślowskiego, no bo dobrze mieć jakiś przykład, a nie mówić abstrakcyjnie ogólnie. To jest rzecz, która jest szalenie ważna. No i trzecia rzecz, która wynika z tych projekcji, tych prewizów, które widziałem, to jest brak poczucia czasu. To z tym mamy bardzo często takie problemy, że my do kina idziemy i widzimy albo, że jest coś ciągnięte za uszy, że jest historia na 20 minut, 30 minut, a reżyser próbuje zrobić z tego film fabularny, albo często, wręcz odwrotnie, to, co oglądamy, jest przeładowane, jest napchane, naćkane i też uniemożliwia nam oglądanie tego filmu. Będzie tutaj wykład, na który czekam. Pani Maliszewska ma tytuł wykładu, który brzmi obiecująco. Rytmy nie tylko w muzyce. No, film jest tak jak każde inne zjawisko twórcze. I to dotyczy i malarstwa, i oczywiście fotografii, i kina. Ale kina nie tylko w sensie pewnych rytmów plastycznych, ale też no, rytmu całego utworu. Pewny rodzaj przeładowania, pewien rodzaj naćkania często uniemożliwia nam połączenie się z tym utworem. No i to są moje wrażenia, jeśli chodzi o, o,
o film o prewizy. Tak, Aniu? Jeszcze potrzebujemy, żeby działał drugi mikrofon, Adaś. Tak, bo tu mamy dwa, wiesz. I... O, super. To znaczy się, ja chciałam zapytać, jeżeli chodzi o tą kwestię wiarygodności, którą pan poruszył na początku, bo na przykład jeżeli mamy kino gatunkowe czy naśladujące gatunkowe typu Incepcja, nie wiem, czy pan widział ten film. I teraz tak, jeżeli mówimy o wiarygodności, to wiadomo, że zaraz na początku pokazują nam rzeczy, które są kompletnie niezgodne z prawdą i tak dalej. I ja pamiętam, że mnie uczyli w szkole, że jeżeli mamy jakiś tam film science fiction czy fantastyka, to cała wiarygodność musi polegać na tym, żeby spójność była na poziomie kreacji postaci, czyli że jak ktoś jest introwertykiem, to nie może się w połowie zachowywać jak dusza towarzyska i że reguły rządzące tym światem muszą być od początku do końca spójne i to wystarczy. Czy to jest prawda, czy jeszcze trzeba by coś dodać do tego? Oczywiście, że jest prawda. Wiesz, no to jest to, co będziemy rozwijali, jeśli chodzi o gatunkowość filmu. Jeżeli stoimy przed multiplexem i widzimy ileś tam plakatów, a nic nie słyszeliśmy o tym danym filmie, nie wiemy, co to są za filmy, nie czytaliśmy żadnych recenzji, w żadnym tych filmów nie ma gwiazd, bo często są to haczyki. My idziemy na film, bo ktoś napisał o nim dobrze, albo gra nasza ukochana gwiazda. Nie ma nic takiego. To tym elementem wyboru jest gatunkowość. Jeżeli moje życie jest nudne, no to idę na, nie wiem, thriller, idę właśnie na film, który obiecuje jakieś fantasy, jakąś nierealność, idę na film wojenny. Jeżeli mam problemy, rozwodzę się, idę na komedię romantyczną. Dostosowuję swoje potrzeby psychologiczne do tego, co chcę oglądać, bo tylko w taki sposób będę miał wakacje do życia. Jeżeli jestem w stresie, to ja nie potrzebuję dodatkowego stresu, oglądając film wojenny. Mam w nosie stres, szukam innego rodzaju atrakcji. Zresztą to jest coś, co polega na tym, co właściwie bardzo często jest nieobecne, targetowaniu widza. Jeżeli my nie potrafimy sobie wyobrazić, kto nasz film ma oglądać, jeżeli nie potrafimy tego sprecyzować, to w ogóle się nie zabierajcie do robienia filmów. Bo to jest film bez adresata. Wysyłacie butelkę, wrzucacie butelkę do oceanu i nie wiadomo, gdzie ona wyląduje, w czyich rękach i dla kogo. I w tym sensie ta wiarygodność zamienia się na pewne prawidła rzemiosła. I teraz powiem ci najprostszą regułę. Jeżeli ja idę na komedię i przez pierwsze 5 minut ten film nie jest śmieszny, to ja jestem rozczarowany, bo ja oczekuję, że ktoś mnie rozbawi. I to nie jest prawda, że on będzie w drugim akcie śmieszny, że to jest dobrze. Bo zderzenie moje, z mojego świata, ze zderzeniem tego filmu jest strasznie istotne. I ja tak naprawdę, ponieważ nie jesteśmy w stanie tu odbyć jakiegoś takiego kursu przechodzącego całą strukturę filmu, ja prowadzę tego typu zajęcia i mało czasu mam, robiąc je przez tydzień po 8 godzin dziennie, więc siłą faktu, o czym będziemy tu mówić, to będzie taki wielki skrót. Ja wyciągam pewne rzeczy, które wynikały z tych prewizów i co mnie się wydaje strasznie ważne dlatego, żeby kupić potencjalnego widza, nawet w waszym wypadku producenta, bo na początku musi ktoś wam przynieść pieniądze. A poza tym, żeby robiąc ten prewiz, pamiętać, po co się go robi, bo bardzo często mam takie poczucie, że to jest jakby gorsza wersja scenariusza. Jeżeli ktoś robiąc prewiz nie stara się podnieść poprzeczkę wyżej, no to właściwie szkoda go robić, no bo to szkoda jest czasu. Jeżeli prewiz ma być tylko zapisem bardzo chaotycznym tego, co ja tam gdzieś napisałem, a bardzo często nie napisałem, bardzo często jest tak, że jest po prostu improwizacja na zadany temat. No i to jest nie do oglądania, no bo są jakieś dialogi godzinne. My jesteśmy otoczeni ludźmi, którzy gadają bez sensu godzinami. No ja to mogę znieść w normalnym życiu, ale nie w kinie. Ja chcę być w rękach kogoś, kto mnie potrafi zainteresować. Czyli ten element wiarygodności oczywiście jest związany z gatunkowością. No dobrze.
Wczoraj o tym powiedziałem i chcę, to, może nie, może jeszcze inaczej. Powiem o czymś, co wydaje mi się dosyć istotne, żebyście sobie to uświadomili, bo to może też jakoś pomoże uświadomić nam o czymś, co mówiłem wczoraj, że my wszyscy mamy tendencję być konserwatywni, że my akceptujemy nowości, ale tak naprawdę niewiele z tego wynika. Ja tą anegdotę chyba podałem w zeszłym roku, ale no pewnie nie wszyscy albo nie byliście na tym wykładzie. Historia, czy ja wczoraj opowiadałem z Kolimowskim? Nie. Tak, też pamiętam, że nie opowiadałem. Historia dotyczy moich lat szkolnych w szkole filmowej. Tam się pojawił taki student Jerzy Skolimowski, no, dla obcokrajowców mogę tylko powiedzieć to, że to jest reżyser, który w latach 70. miał olbrzymie sukcesy. Dwukrotnie miał nagrodę w Cannes. Były piękne filmy, Deep End, Krzyk, to były bardzo głośne filmy. Czyli taki jeden z reżyserów przyjaciół Prajskiego, pisał z nim scenariusze. I do tej pory jest reżyserem, który jest aktywny. W zeszłym roku chyba w Wenecji dostał nagrodę za swój film o uciekinierze, o Afgańczyku. Już nie pamiętam, jaki to jest tytuł, ale to nieważne. Reżyser, który do tej pory jest... Aha. I on w szkole filmowej, jak przyszedł do szkoły filmowej, to zdał sobie sprawę, że ta szkoła filmowa, bo tak było u nas w filmówce, jest nie tyle szkołą filmową, co takim świetnym studiem produkcyjnym, bo w tym czasie komuna dawała olbrzymie środki na produkcję szkolnych filmów. Ja na przykład, jak robiłem pierwszy film szkolny, to jechałem na plan dwoma ciężarówkami sprzętu, ze sprzętem i ludźmi. Profesjonalną ekipę się dostawało w szkole. A mój pierwszy film zawodowy była tylko jedna ciężarówka, czyli szkoła dawała jakby lepsze warunki pracy niż potem już w wytwórniach filmowych. I on sobie zdał z tego sprawę i on przyszedł do tej szkoły z planem filmu fabularnego w głowie. I on z tych etiud na poszczególnych latach filmów też korzystał z nas jako operatorów. Myśmy mieli jakieś ćwiczenia operatorskie. On mówił, słuchaj, ja ci to wyreżyseruję. On robiąc co roku kawałki, jak skończył szkołę, to miał film fabularny, rysopis. Grała w tym filmie jego żona, zresztą wtedy znana polska aktorka, już nieżyjąca, Ewa Czyżewska. I jednym słowem, on pokazał nam wszystkim, studentom w szkole filmowej, możliwość, jak tą szkołę film można wykorzystać praktycznie. Myślicie, że ktoś w jego ślady poszedł? Nikt z nas. No ale tak, no słuchajcie, tacy jesteśmy i to dotyczy mnie, ja też nic nie zrobiłem, a też mogłem. Tacy jesteśmy. Musicie sobie to uświadomić, że tak naprawdę mówimy o tym, że bardzo chcemy, ale jak są możliwości, to nie chcemy. Na przykład mnie w szkole filmowej się wydawało, że gdybym ja miał pieniądze, no to ja bym, nie wiem, kupił kamerę, zainwestował w taśmę i bym natychmiast kręcił. Mieliśmy potworny głód kręcenia. No teraz każdy z nas ma kamerę w telefonie komórkowym i tak kręcimy codziennie? Raczej mało, a jeżeli to chaotycznie, a jeżeli to nieuważnie, na tym się nie zastanawiamy. Ja muszę powiedzieć, że to mówiłem już wczoraj, ale chciałbym też warto uświadomić, bo to jest też bardzo istotne, żeby myśleć o tym, że istnieje taka pryncypialna różnica między moim pokoleniem i waszym pokoleniem. Wy jesteście pokoleniem what you see is what you get. To jest ten skrót od komputerowego systemu, gdzie to, co kiedyś tak nie było, a w tej chwili jest to oczywiste. Ale też jest oczywiste, że ilekroć jestem na planie, rozmawiam z jakimkolwiek reżyserem, to on musi zobaczyć. On nie, moje tłumaczenie obrazu w ogóle dla niego nie istnieje. On musi zobaczyć na czy ekraniku telefonu, czy na ekraniku na monitorze, czy na czymś innym. Myśmy takiej możliwości nie mieli. Myśmy musieli budować sobie nasz obraz w głowie i jakby transmitować do innego człowieka za pomocą słów. I tak ja to wczoraj mówiłem o tym, ale powtarzam to dlatego, bo w pewnym sensie trudność do tego, żeby dotrzeć, używać kamery i używać materiału, który był negatywem i kosztownym, doprowadzał do selekcji już w głowie pomysłów. No nie było takiej możliwości, która dla was jest powszechna, czyli wy możecie kręcić wszystko, bo materiał jest za darmo.
I w pewnym sensie to jest niebezpieczeństwo. Ja nie jestem przeciwko temu, to nie jest krytyka, ale moim zdaniem bardzo ważne uświadomienie sobie faktu, że w pewnym sensie nadmiar też jest błędem, bo ono doprowadza do takiego, no krótko mówiąc, bałaganu. To jest bałagan, który jest bałaganiem myślowym. I on często się przenosi na plan filmowy i to nie jest dobrze. Słuchajcie, rzecz, która mnie uderzyła w tych opowieściach prewizowych, to zazwyczaj pewien problem z bohaterem. I może przed tym nim zacznę, dlatego tutaj poprosiłem o tablicę. Będę może mówił dla was pewne rzeczy oczywiste, ale oglądając te prewizy, a to było 13 filmów, mam poczucie, że to nie są takie oczywiste, że jakby przeważnie, znaczy przeważnie, nie wszyscy, znowu, słuchajcie, generalnie nie znaczy tak, że ja krytykuję każdy z tych prewizów, tylko to są pewne wnioski, które wynikają z ich ilości i dlatego pozwalam sobie na to, na odwoływać do tego. A prewizy sami zobaczycie, jeżeli będziecie chcieli, bo będą to pokazywane, będziecie mogli sobie wyciągnąć własne wnioski. Ja może napiszę coś, co ja w pewnym sensie uzupełniłem, ale gdzieś przeczytałem w jakimś podręczniku dotyczącym pisania scenariuszy i uważam, że to jest taka lista, tak jak piloci przed startem mają listę do sprawdzenia różnych urządzeń, która powinno się ją przeglądnąć, zastanowić te elementy, które w tej liście zostaną wymienione, że czy one są w naszym planie, w naszym scenariuszu zaspokojone. Do zapamiętania. 4P plus S. To będzie po angielsku, bo to jest książki angielskiej. I teraz po kolei. Pierwsze, o czym będziemy rozmawiać, to jest protagonist, czyli bohater filmu. Jego dramatyczny problem. Au, w uszach to bije. Czyli bohater, który jest bohaterem, który jest płaski, który jest nieaktywny. Oczywiście są takie filmy z biernymi bohaterami, ale przeważnie to jest zaproszenie do klęski filmu. Jeżeli my tak naprawdę nie wiemy, po co ten bohater się porusza, czego on chce od życia i o co on walczy, jaki jest jego problem. Jeżeli on nie jest aktywny, to jesteśmy w kłopotach. Mówię oczywiście o typowości, bo są filmy, w których, jeszcze raz powtarzam, w których mamy do czynienia z biernym bohaterem, ale patrząc procentowo na pejzaż kina, to takich bohaterów mam może 2-3% na 100%, na 97-95% bohaterów aktywnych. Czyli dramatyczny problem kształtuje bohatera. Bohater dzięki temu, że rozwiązuje jakiś problem, nie jest taki sam na początku i końcu utworów. On się zmienia. On jest postacią, która niesie w sobie coś, o czym nie powinniśmy nigdy zapomnieć. Bohater to są wrota do identyfikacji, naszej identyfikacji z utworem. To są wrota. Jeszcze jak was tutaj nie było, pan, który siedzi w trzecim rzędzie, opowiadał mi, że robił casting i miał tam paru aktorów i nagle znalazł genialną aktorkę. Andrzej Wajda, któremu zadano pytanie, panie Andrzeju, na czym polega reżyseria filmu? A na to Andrzej mówi, good casting, dobra obsada. No tak, tak, mówi dziennikarz, no to jest tak, oczywiście bardzo ważna dobra obsada, no ale co jeszcze? A na to Andrzej Wajda mówi, nic więcej. Jak się ma, oczywiście to jest przesada pewnego typu, ale patrząc odwrotnie na to, możemy mieć genialny scenariusz, możemy mieć genialnego reżysera, wspaniałe zdjęcia, ale jak popełnimy błąd w obsady, jeżeli aktor, który jest naszym głównym bohaterem, nie jest w stanie unieść, nie jest w stanie wywołać tego emocjonalnego połączenia między widzem i ekranem, nasz film nie istnieje. To nie jest prawda, że to bzdura, że płaci się miliony dolarów aktorom, bo oni oczywiście mają ten rodzaj czegoś, co naprawdę ja uważam, że jest bardzo trudno definiowalne, jeżeli w ogóle, co nazywamy charyzmą.
mogę opowiedzieć wam paręnaście anegdot na ten temat. Ale taką dosyć dobrą anegdotą jest przykład Iren Jacob, bohaterki filmu Podwójne życie Weroniki, bo Kieślowski w ogóle jej nie chciał. On napisał scenariusz dla Andy McDowell, był w jury festiwalu w Cannes, gdzie był film pierwszy Soderbergha, taśmy wideo, seks i co tam, i kłamstwa. I tak był zafascynowany Andy McDowell, że napisał scenariusz dla niej. No ale w Europie nie było takich pieniędzy, żeby ją zaangażować i handryczył się nasz producent tak długo z nią, że ona w końcu wybrała wspaniałego australijskiego reżysera, którego mi nazwisko wypadło z głowy w tej chwili, ale zagrała w filmie Green Card. Reżyser P.E. Peter Weir. A tak. I straciliśmy aktorkę. No i zaczęliśmy szukać innej osoby. No i niby znaleźliśmy Iren Jacob, ale słuchajcie, nigdy jej nie lubił. W sensie tym, co było na ekranie. To znaczy ona wygrała jednym głosem we Francji, po czym Kieślowski wziął te zdjęcia próbne, zawiózł do Polski, a w Polsce oglądali te zdjęcia próbne jego najbliżsi współpracownicy, czyli też Piesiewicz, tam Preisner, montażystka. I mówili, że jest pretensjonalna i on właściwie był na pograniczu, bo Kieślowski miał tą świadomość, że bez dobrej obsady przegra. Ten film nigdy nie zaistnieje. Jeżeli nie ma dobrego bohatera, który przyciąga, który w jakiś sposób wiąże emocjonalnie widza z ekranem, no to nie ma filmu. No i wtedy poprosił swoją córkę, która w tym czasie Marta zdawała maturę, żeby pokazała te zdjęcia próbne swoim koleżankom i kolegom z klasy i ta młodzież zakochała się pamiętam Kisiela, który potem się też zakochał oczywiście w Irenie, a potem powiedział mi na początku, no wiesz, młodzież, to niby film dla młodzieży, jak im się podobało, to weźmy ją. Ale był tak daleko niepewny tego, tak daleko miał w głowie ten Andy McDowell wizual, że on przez pierwsze dwa tygodnie zdjęć nie był pewny do końca, czy nie popełnił błędu obsadowego. No i te męki oczywiście wielu reżyserów przeżywa. Ale to jest w pewnym sensie graniczna rzecz. Zawsze powstaje takie pytanie, no że no dobrze, często studenci mi zadają, mówię, pan mówi o postaciach pozytywnych, a co jest identyfikacją, jeżeli mamy bohatera negatywnego? No istnieje bardzo głęboko zakorzeniona w nas fascynacja złem. I dlatego zresztą w ogóle jak w ogóle budujemy wszystkie postacie, pamiętajcie o tym, żeby nie budować tych postaci jednowymiarowych. Postać, która jest czarna na czarnym, a tu jest bardzo często też w tych prewizjach, mam przykład postaci jednowymiarowych. My się identyfikujemy z ludźmi, którzy mają coś, co nam przypomina. Nie lubimy ludzi doskonałych. Zresztą w tym, co się mówi American parlance, taki hollywoodzki, używa się określenia tragic flaw. Taki tragic, w sensie tragiczna wada, ale to chodzi o to, że to jest dramatyczna wada. Że bohater, który posiada w sobie jakąś imperfekcję, jakiś rodzaj pęknięcia, jakiś rodzaj słabości, on jest łatwiejszy dla widza on jest bardziej trójwymiarowy niż białe na białe, na białym, co często jest zjawiskiem, czy czarne na czarnym. A w dodatku, co każdy artysta też powinien pamiętać. My widzieliśmy miliony modeli bohaterów. W ogóle generalnie musicie mieć uczucie, że, a to często mam takie, dotyczy filmów, ale też w pewnym sensie oglądanie tych prewizów, że realizatorzy filmów mają uczucie, że rozmawiają z głupcami. Każdy z naszych widzów oglądał miliony, może nie miliony, ale setki tysięcy filmów. Czyli oni może nie potrafią nazywać rzeczy po imieniu, ale oni są wykształconymi filmowcami. Jeżeli oglądasz mnóstwo rzeczy przez
przez całe życie, to to się w jakiś sensie zakorzenia, jak w tym dowcipie, że przyjechał Rosjanin do Ameryki i miał kłopoty z nauczeniem się języka angielskiego, więc powiedzieli mu, że on powinien oglądać bez przerwy telewizję i jak będzie oglądał bez przerwy telewizję, to się nauczy świetnie języka angielskiego. Więc on zamknął się w mieszkaniu na pół roku i oglądał cały czas telewizję. Jak wyszedł po pół roku, to mówił świetnie po hiszpańsku, bo włączył kanał hiszpański. Także podświadomość jest czymś, co powoduje, że się uczymy świetnie. I widz, jeżeli widz podświadomie czuje, że jest w rękach kogoś, kto nie potrafi go utrzymać jego uwagi, bo on widział setki filmów. Jeżeli ekspozycja filmu jest za długa, no to on już wie, że ten facet nie potrafi go trzymać w uwadze. Jeżeli przedstawienie bohatera jest jakoś banalne, to jest w ogóle jakaś niezauważalna postać, no to też jest błąd. To są elementy, które są elementami no zdecydowanie decydującymi. Analizując film Niebieski później, jak będziemy przechodzić przez meandry tego skomplikowanego scenariusza, to będziemy bardzo często wracać do problemów Binoche, charakteru Juliet w filmie i będziemy często ten, a szczególnie w tym filmie, bo to jest film, którego siła całkowicie jest zbudowana na bohaterce. Bez przyciągania, bez siły Binoche, bez jej charyzmy, ten film by nigdy nie istniał. Oczywiście można sobie wyobrazić równie dobrą aktorkę, ale to musiała być wspaniała aktorka, ale też przy okazji wspaniale napisana postać. A w dodatku, i to o tym będziemy mówili, jaką niebywale wysoką poprzeczkę sobie postawił Krzysztof. Do tego dojdziemy później, nie będę w tej chwili tego wyprzedzał. Plot. No słuchajcie, no to jest oczywiste, że my kochamy historię od dzieci. Dzieciom, jako dzieci słuchaliśmy bajki. Potem oglądamy w telewizji bajki, znaczy ja moje pokolenie nie, ale już może wasze bardziej. Znaczy na pewno wasze oglądało bajki w telewizji. Czyli ta potrzeba przysłuchiwania się różnym historiom jest jakby archetypiczna, podstawowa. Ale problem oczywiście z plotem polega na tym, że myśmy tych historii w życiu nasłuchali się tysiące i znowu powracam do tego wykształconego widza, czyli widz ma głowę nabitą archetypicznymi historiami, których są miliony. I w gruncie rzeczy naprawdę jest jakaś niewielka wolność. Można w skrócie powiedzieć, że jakby wszystko właściwie zostało opowiedziane. Że my opowiadając jakąś nową historię, siłą faktu mamy całe elementy składowe tych historii, które już zostały gdzieś opowiedziane. W związku z tym powstaje pytanie, co zrobić, żeby tego widza nie zanudzić. Bardzo często odpowiedź na to pytanie tkwi w takim zdaniu. Ważne bardzo jest, jaka to jest historia, ale dużo ważniejsze jest, jak jest opowiedziane. Jak? Tu możemy poszukiwać nowości. Tu możemy widza zaskoczyć. To oczywiście bardzo jest związane z tym, co jest na samym dole tej tabeli, czyli stylu filmu, bo jak to jest jakby ten rodzaj opakowania. I znowu odwołuję się do filmu Kieślowskiego, który opowiada o rzeczy, która jest właściwie niedostępna, bo on opowiada o duszy człowieka. Juliette Binoche w drugim akcie tego filmu nie ma żadnych interakcji z innym człowiekiem, którego poznała wcześniej. Ona po dramatycznym pierwszym akcie przechodzi jakby na dramaturgiczną pustynię. Czyli to, co jest konieczne, żeby się widz nią identyfikował, można było tylko osiągnąć za pomocą tego słowa, jak to opowiedzieć,
żeby coś, co jest niedostępne, mało tego, że jest dostępne, to jest dotkliwe dla widza. Widza wzrusza, dotyka go dogłębnie. Mówiąc o plocie, oczywiście są te typowe reguły. Nieprzewidywalność. Jeżeli nasz widz od początku w kinie wie, jak to się skończy, to nie jest dobrze. Ale często jest konieczność taka. Na przykład opowiadałem na początku, że ktoś umarł, a potem pokazują, jak umarł, jak do tego doszło. I znowu hasło jak jest na pierwszym planie. Ale nieprzewidywalność w takim typowym opowiadaniu, może nie w tym wymiarze generalnym dotyczącym całej historii, ale w odcinkach, w sekwencjach, w scenach, jest zasadą dramaturgii. Mówiąc trywialnie, jak budujemy historię i mamy bohatera, to co my robimy z tym bohaterem? On ma jakiś dramatyczny problem, czyli ma jakiś cel do osiągnięcia. My, jako opowiadacze, rzucamy mu kłody pod nogi. Robimy, żeby to było coraz bardziej skomplikowane. Bo na tym polega problem identyfikacji. Bo wtedy się denerwujemy w kinie, bo my już jesteśmy za nim. My też nie chcemy w życiu, żeby nam ktoś rzucał kłody pod nogi. Więc jak naszemu człowiekowi tam na ekranie ktoś rzuca kłody, to my się z nim identyfikujemy. My się denerwujemy w kinie, nawet pocimy. A jak mi wszystko idzie gładko, no to co po cholerę to oglądać? Jest jakiś cel? Żaden. Czyli nieprzewidywalność i konflikt. Konflikt. Bez konfliktu to jest jak obiad bez zupy, drugiego dania i deseru. Jak nie ma zupy, drugiego dania i deseru, to nie ma obiadu. Jak nie ma w kinie konfliktu, to nie ma filmu. Koniec. Bez konfliktu, bez tego, że jest człowiek przeciwko człowiekowi, człowiek przeciwko bandzie, człowiek, który się zmaga z ideą, człowiek, który się zmaga z wewnętrznym dylematem, człowiek, który się zmaga z tragedią. Bez walki na poziomie fizycznym, mentalnym, mitycznym nie ma dramaturgii, nie ma utworu dramaturgicznego. Utwór pozbawiony konfliktu nie jest utworem dramatycznym i nie ma żadnych szans u widowni. To może być na subtelnym poziomie, to może być na literackim poziomie, to może być na poziomie niebywale wyrafinowanym, ale konflikt musi być. Musi. I nie ma w ogóle tutaj żadnej dyskusji. Oczywiście, żeby się zidentyfikować, żeby zrozumieć historię, to my musimy też widza poinformować. Jest ten czas, który w kinie często określamy czasem ekspozycji. Widz, żeby się z kimś identyfikował, musi wiedzieć, kto to jest, gdzie to jest, o co chodzi w tej historii. Czyli potrzeba jest bardzo dużo scen, które nazywamy scenami informacyjnymi. I to jest zazwyczaj plaga filmów początkujących reżyserów, że nie rozróżniają coś, co jest największym naszym przeciwnikiem w filmie. Otóż największym przeciwnikiem w naszym filmie jest czas. Jeżeli potrafisz coś to samo powiedzieć w krótszym czasie, jesteś lepszy od tego, kto potrzebuje dwa razy więcej czasu. A szczególnie sceny informacyjne. Sceny informacyjne przeważnie są pozbawione elementów konfliktu, bo nie ma go jak zbudować. Są pewne techniki, będziemy o tym rozmawiać. Będziemy używać przykładu filmu Kieślowskiego, co robić, żeby scena infarktu. Mogę wprost powiedzieć, że Kieślowski całą scenę informacyjną w niebieskim, najważniejszą informację dotyczącą, która jest konieczna, żeby zrozumieć ten film, zrealizował w momencie, gdy Binoche ogląda pogrzeb swojego męża i swojej córeczki. Jest to niebywale dramatyczna scena, a minister kultury w przemówieniu pożegnalnym dostarcza nam wszystkich informacji. Kto był Patrice? Co zrobił?
dlaczego cała Francja jest nieutulona w żalu, jak wielkim był artystą. To jest mądre sprzedanie scen informacyjnych. A z pięciu reżyserów, którym ja pracowałem filmy, czterech by to robiło w scenie dialogowej, gdzie, nie wiem, ktoś z kimś rozmawia i przekazuje tego. Byłoby to podwójnie dłuższe, nudne i by było tracenie czasu. A Kieślowski wie o tym, że nie wolno takich rzeczy robić. Że dużo lepszą metodą jest sprzedanie informacji, może nie tak jak tutaj, tu jest genialny przykład użycia, no akurat pozwoli mu scenariusz na to, ale też jego mądrość narracyjna. Ale macie dokładnie w podwójnym życiu Weroniki scenę, w którym te same konieczne informacje są dostarczone w czasie sceny miłosnej. Scena miłosna oczywiście to jest inny poziom zaangażowania. Widzę, będziemy mówili o tych scenach, nie wiem, czy będziemy o wszystkim mówili, bo mamy mało czasu, ale niewątpliwie my często chodzimy do kina też z powodu tego, że jesteśmy peeping toms, jesteśmy podglądaczami. I jednym z elementów, które no niewątpliwie, jeżeli dobrze są zrobione, są atrakcją dla widza, to są właśnie takie sceny, jak sceny erotyczne. I Kieślowski w Podwójnym życiu Weroniki używa sceny erotycznej jako przykrywki, żeby dostarczyć informacje. Więc to jest, to co mówię wam, to jest taka inżynieria robienia filmu. Nie zaniedbywanie potrzeb widza. I to zaniedbywanie potrzeb widza odbywa się bardzo często i bardzo często odbywa się na samym początku filmu. A początek filmu jest dramatycznym momentem decyzji, czy kochamy ten film, czy nie. Ja wczoraj czy przedwczoraj w moim wykładzie mówiłem o tym momencie klik, który jest w głowie jakiegoś aktora, który on powiedział mi, jak ja gram, to cały czas mam ten moment klik w swojej głowie. On polega na tym, że sobie wyobrażam widza, który trzyma pilota w ręku i gram tak źle, że on klik przerzuca się na inny kanał. Ja tak staram się grać, żeby on nigdy tego pilota nie nacisnął. I tak też my musimy myśleć o widzu. Widz, który jest gotów nas porzucić, świadczy tylko o tym, że my marnie opowiadamy, że on szuka atrakcji gdzie indziej. Ja mówię oczywiście, ja nie mówię o tym widzu, który w ogóle nie jest dla nas przeznaczony. Ja mówię o tym widzu wytargetowanym, tym widzu, którego my oczekujemy, że z nami się połączy. O takim widzu mówię, a nie o jakimś abstrakcyjnym widzu. No bo oczywiście, no, jeżeli jest kibic piłki nożnej i wchodzi na film niebieski, no to porzuca film niebieski z bardzo prostego powodu, że jego interesuje tylko okrągły kształt piłki i 22 facetów, które w nią kopią. Plot jeszcze posiada rzecz, którą też zauważyłem w tych prewizjach, jako rzecz nieobecną często, mianowicie potrzebę subplotu. Ponieważ my opowiadamy ciągle te same historie, które możemy nazwać może inaczej. Dobrze jest sobie wyobrazić, że plot to jest silnik naszego filmu, to jest ta siła pociągowa. Ale samochód nie składa tylko się z silnika i urządzeń sterowniczych, ale składa się z karoserii, czyli całego opakowania. To opakowanie oczywiście posiada różne elementy, bo posiada elementy estetyczne, czyli to, co dotyczy stylu, ale posiada elementy funkcjonalne. Siedzenia, które czasem są puste, na których czasem ktoś siedzi. I jakieś inne urządzenia, gadżety, które składają się na współczesny samochód. Samochód pozbawiony tych gadżetów, tych elementów nie jest dobrym samochodem i dokładnie to samo jest filmem. Zazwyczaj subplot i połączenie z plotem nadają filmowi wartość. Plot często jest mechanizmem napędowym dla innych wartości, jak zazwyczaj to się dzieje, powiedzmy, w filmach wojennych czy jakichkolwiek innych epickich filmach, które dotyczą historii, gdzie romans, melodramat jest właśnie tym elementem, który skleja epickość jakiejś danej historii. To może być film antywojenny, to może być film wręcz mówiący o sprawiedliwej wojnie i sprawiedliwym oburzeniu, żeby zabijać innych. Ale elementem, który jest tym plotowym, podstawowym jest właśnie romans.
Czyli subplot nadaje często znaczenia naszemu filmowi. Ten subplot, ten kontekst subplotu powoduje, że film nabiera ciała. A bardzo często dla widza per saldo na końcu wartość tego filmu polega na dobrze ułożonych proporcjach między plotem i subplotem. Ale nigdy tak nie jest, a często tak zdarza, że więcej jest subplotów niż plotu. Tak jak nigdy dobrym samochodem nie jest, że ma 1000 gadżetów, pięknie wygląda, a silnik ma w środku od motocykla. A ja bardzo często oglądam filmy, gdzie jest silnik od motocykla, a obudowany jest tak niebywale w różne świecidełka, że przypomina dokładnie to, co często opowiadam, że przypomina choinkę noworoczną obwieszoną świecidełkami i my ciągle w Wigilię zapominamy, że pod tymi świecidełkami istnieje dramat umierającego drzewa. Jego nie widać, bo jest przyklejony. I bardzo często w filmach tak jest, że te subploty... I oczywiście znowu odtwarzając pewien mechanizm twórczości, który szczególnie was dotyczy. I o tym opowiadałem wczoraj, ale przypominam, bo to jest bardzo ważny element. To jest to, że proces robienia filmów jest procesem długotrwałym. Od idei, poprzez napisanie, poprzez zdobycie środków, poprzez przekonanie współpracowników. Istnieje niebywała długość czasu. Czyli my powtarzamy w kółko tą samą historię, tą samą historię, tą samą historię. I tą samą historię. W momencie, gdy startujemy ten film robić, to już ta historia przestaje być dla nas atrakcyjna. Jesteśmy ludźmi. Ludzie jak się żenią, to nie myślą o rozwodzie, a większość z nich się rozwodzi. I dokładnie to samo jest z reżyserem. On zaczynał, i to była miłość od pierwszego obejrzenia, a jak zaczyna film, to już dawno jest to stara, okropna, wstrętna, o złym charakterze żona. I on ma za pomocą tej wstrętnej, ohydnej żony przekonać widzów, że to jest warta do opowiedzenia historia. To nie jest prawda, że ta historia straciła atrakcję. To nie jest prawda. On poprzez to powtarzanie tego samego dowcipu, ten dowcip dawno przestał być dla niego śmieszny. No bo ile razy można się chrechotać z tego samego dowcipu? W związku z tym bardzo często, szczególnie młodzi reżyserzy, nagle może nie porzucają, bo nie mogą porzucić, ale bardziej się interesują didaskaliami, bardziej się interesują subplotami, bardziej skłaniają się ku czemuś, co jest opakowaniem, bardziej się skłaniają ku temu, żeby jeszcze jedno świecidełko dołożyć, jeszcze świecidełko dołożyć. Po pierwsze, to wszystko wyląduje w śmieciach. Będzie to diletować w montażu, bo nigdy żaden słaby plot nie utrzyma ilości dobrego plotu. Poza tym wasza gospodarka czasem będzie gospodarką absurdalną. Doprowadzicie do tego, że zrobicie film, który zamiast mieć godzinę półtorej godziny, czyli od godziny 20 do powiedzmy prawie 2 godzin, ale nie może to przekraczać 2 godzin, bo taki jest system i tak musicie pracować. Zrobicie film 3-4 godziny, którego nikt nie będzie chciał dystrybuować. Plotu, subplotu może mieć tyle, ile... Jak silny mam mieć plot? To są proporcje zawsze ustalone, jeżeli one są zmieniane. Oczywiście ja wiem, jak są filmoznawcy, to razu się odzywają, mówią, a proszę pana, a film Altmana? Oczywiście, no jest mnóstwo przykładów, gdzie są filmy epizodyczne i tak dalej, ale nie chcę w to wchodzić, bo nie ma to czasu, ale oczywiście, że tam jest pewna generalna linia akurat u plota. U Altmana zazwyczaj jest pewien rodzaj problemu czy ceremonii, jak wedding, czy innych filmach. I to jest bohater film, to jest główny plot. I, czyli zawsze jest jakaś strukturalna inna siła, która to łączy. Także pewnym porządek opowiadania musi być, bo inaczej nasze utwory po prostu marnieją, no, przestają być interesujące. No i w wielkim skrócie oczywiście, bo tak mówiłem, my musimy skakać premis. Pewnie, że jak oglądamy seriale telewizyjne czy filmy gatunkowe, no to nie oczekujmy, że tam jest jakiś message, że cokolwiek w tym filmie jest, co jest związane z jakimś poziomem podświadomościowym.
Ale jeżeli teraz zadam wam takie pytanie, jakie filmy pamiętacie, które oglądaliście w swoim życiu, jeżeli byście sobie napisali na kartce papieru, to jestem przekonany, że te filmy, które pamiętacie, to są przeważnie filmy, które mają bardzo silne, jednoznaczne przesłanie. Bo Szekspir nie byłby nigdy dobrym dramaturgiem, gdyby te filmy były pozbawione przesłania. Historia o Romeo i Julii jest oczywiście historią miłości, ale tak naprawdę przesłanie w tym filmie dotyczy, że ta miłość nie idzie na marne, że oni zginęli, ale dzięki ich śmierci te rodziny podają sobie ręce na tej grobie. To jest przesłanie filmu Romeo i Julia. Każdy film, który nie ma przesłania, nie ma tej centralnej idei, jest zwykłym serialowym opowiadaniem. On mechanicznie podrażnia nasze zmysły, ale celowości w tym nie ma żadnej. No i oczywiście w tym pytaniu, co jest przesłaniem i definicją przesłania, zazwyczaj są olbrzymie dyskusje. Nie chcę w to w tej chwili głęboko wchodzić. Dam taki króciutki przykład, który może obudzi wasze zainteresowanie, jak padły te wieże w Nowym Jorku, co wszystkich nas przejęło. Przeczytałem bardzo wielu różnych artykułach pełnych grozy takie zdanie, że świat już nigdy nie będzie taki sam, jak był przed wrześniem, 11 września. Piękne przesłanie, ale czy powstał taki film? Pewnie, że powstał, o tych zwalnił wież i tak dalej, ale czy powstał film, który mówiłby o tym, jacy my jako społeczność światowa, coś, co dotyczy naszej uniwersalnej podświadomości, bo na tym polega siła kina, że kino w swojej mitycznej dotyka naszej uniwersalnej podświadomości. Czy powstał taki film, który by o tym opowiedział? Ja nie widziałem. Nie widziałem takiego filmu, który by o czymś takim opowiedział. Takim wspaniałym przykładem filmu, który jest niebywale atrakcyjny dla widza, a ma jednoznaczne przesłanie, czy ja nie wiem, jakie przesłanie, ja się domyślam tylko, ale przecież ja nie rozmawiałem z reżyserem, cóż to on miał za przesłanie w tym filmie. To jest film Milczenie owiec. Niewątpliwie w tym przesłaniu musiało być coś, co dotyczyło transformacji, bo mamy do czynienia z nieustanną transformacją. Mamy do czynienia z niewinną, wiejską dziewczyną, która przeżywała jako dziecko i to były koszmary, śmierć owiec, które się zabijało, którymi się bawiła w jej gospodarstwie. I dzięki jej spotkaniu z człowiekiem, który z naukowca zmienił się w potwora, ona sama zamienia się w jakiegoś niebywalnie silnego psychicznie oficera FBI. Mamy do czynienia z mordercą, który morduje dlatego, że morduje tylko on chce być kobietą. W związku z tym on potrzebuje ciała kobiet, ich skórę, żeby się w nie... I dlatego poluje na otyłe panie. I reżyser jeszcze, żeby podkreślić ten element transformacji, wprowadza w ten film takie sekwencje, jak się larwa zamienia w ćmę, bo ten morderca te ćmy wkładał im w gardło. Ale te sekwencje medyczne są jakby... Będziemy troszkę mówili o roli establishingu w filmie. One są jakby ciałem dodanym. One właściwie podkreślają ten przekaz przesłaniowy, to przesłanie filmu. Jeżeli chcecie być twórcami, którzy, a są właśnie z tej listy, którą wam proponuję, żebyście mentalnie dokonali, którzy odciskają stempel na naszej duszy, jeżeli chcecie, żeby te filmy, które
będziecie robić, które planujecie, nigdy nie zostały zapomniane, nie zostały wyrzucone poza burtę. Dzisiaj oglądałem serial, a jutro już go nie pamiętam. To te filmy muszą mieć mocne przesłanie. Bez mocnego przesłania. Tak w tym momencie, kiedy się film kończy, przestajemy być zainteresowani daną historią. No i ostatni element, czyli po tych czterech P, jest styl filmu. On oczywiście w pewnym stopniu dotyczy tylko prewizu, bo tak naprawdę jeżeli będziecie prewizować, to się powinniście skupić na tych pierwszych czterech elementach, ale niewątpliwie wartością prewizu jest to, że można coś zaeksperymentować. Otóż to, co mówiłem wcześniej, myśmy oglądali miliony historii, znamy je na pamięć, wszystko wiemy dokładnie co i jak, ale my... Boże, zgubiłem się, co chciałem powiedzieć. Aha, cztery piękne. Mam zaćmienie w pewnym momencie umysłowe. To się zdarza. Bo chodziło o prewiz, tak? O premisy i... jakoś miałem coś w głowie i mi teraz wypadło. No nieważne, skreślamy to, idziemy dalej. Czyli... już wiem, o stylu, no kurczę, no czy S, no... Spariowałem. No, czyli to, co mówiłem przedtem, że widz ogląda tysiące historii w swoim życiu i tak naprawdę to, co różni nas, może różnić potencjalnie od innych historii, jest jak? Bo w tym możemy być naprawdę oryginalni. Czyli innymi słowy, no oczywiście, no ja się zakochałem, tak jak miliony innych ludzi. Chodzę na randkę, tak miliony ilu ludzi, ale ja tą historię tak opakowuję, jak nigdy inny człowiek przedtem nie dopakował. To jest mój świat. Ja zapraszam do widza, widza do mojego świata, do mojego ogrodu, do mojej kompozycji, do mojego sposobu opowiadania. I teraz wracając do prowizji, bo dlatego się zgubiłem w tym tekście, bo tak mi się coś pogmatowało w głowie. Wracając do prewizu, to oczywiście wiadomo, że robicie coś na brudno, no więc trudno sobie wyobrazić. Robiąc film na brudno, będziecie jednocześnie go opakowywali za bardzo atrakcyjnie. Ale uważajcie, bardzo często jest tak, że macie jakiś pomysł na pewien rodzaj wizualizacji, pewien sposób opowiadania. I to nie musi dotyczyć tylko obrazu. Styl filmu to jest jakby cała konstrukcja, cała architektura. To dotyczy i muzyki, i scenografii, i rytmu tego utworu, i sposobu opowiadania, montażu, użycia specjalnych efektów. Cała gama możliwości. To nie jest na pewno tylko i wyłącznie rzecz dotycząca obrazu. Zapomnijcie o tym. To musi być całość. Ingmar Bergman, jak zaczynał swoje filmy, to pisał list do swoich współpracowników. I w tym liście to była taka list, który ja to oczywiście w tej chwili go bardziej improwizuję niż pamiętam. Znaczy do mnie nie napisał, tylko przeczytałem to kiedyś. W tym liście napisał, że drodzy przyjaciele, a chodziło o film Krzyki i szepty. Drodzy przyjaciele, znowu się spotkamy na planie filmowym, cieszę się na spotkanie. No i chciałem wam powiedzieć, o czym będziemy w tym razem robić. Ja chciałbym zrobić film o kobietach. No wiem, że się uśmiechacie, bo ja przecież zawsze robię o kobietach. No tak, ale ja tym razem chciałbym opowiedzieć o duszy kobiety. Też się uśmiechacie, bo też uważacie, że zawsze opowiadam o duszy kobiety. Ale ja bym chciał opowiedzieć tym razem o duszy kobiety jako najbardziej nieprzewidywalnym elemencie na świecie. A w dodatku wyobrażam sobie, że dusza kobiety jest czerwona w różnych odczeniach czerwieni.
Słuchajcie, macie w tym liście przesłanie, macie w tym liście styl. I potem oglądacie, jakby zobaczycie jeszcze raz krzyki i szepty. Popatrzcie z punktu widzenia tego listu. Te wszystkie elementy tam ciągle są. Innymi słowy, styl i przesłanie to są pewne filtry, dzięki którym my filtrujemy naszą historię, robimy ją oryginalną. Jeżeli mamy dobrze zdefiniowany styl i przesłanie, to my nie jesteśmy tacy wolni na planie. To nie jest tak, że mam postawić kamerę tu i tu i tu. Nie. Te dwa dobrze skonstruowane elementy dokładnie wam będą definiowały wybór. Tylko nie macie tego wyrzucić sobie z głowy. Musicie o tym pamiętać. Jeżeli mówimy o stylu, to oczywiście chodzi też o gatunkowość. No, to, co wspomniałem, to jest taki prymitywny pierwszy element. No, nie można robić film gatunkowy, obiecywać, że jest komedia, coś nie jest śmieszne. Tak? Nie można obiecywać komuś thriller, a przez pierwsze 15 minut nie ma nic, coś mnie straszy w kinie. No. Nie można tak robić, bo po prostu się oszukuje widza. My za często zapominamy o takiej bardzo prostym zasadzie i myślę, że szczególnie studenci w szkołach filmowych zapominają o tym, że jest nadmiar produktów. Student szkoły filmowej myśli, że wymyśli oazę. On robi film tak, jakbyśmy byli wszyscy na pustyni, spragnieni wody i widzimy wszyscy ten film jego, czyli oazę genialności. A studenci w szkole filmowej nie wiedzą o tym, czy też nie mogą, czy też nie widzą tego, że my przecież jesteśmy w ulewie, że deszcz leje się z głów z filmów i tego, że wy musicie się różnić, że musicie tego widza kupić, bo nie macie żadnych gwiazd, nie macie żadnego nazwiska, a musicie spowodować, że oni będą chcieli pójść na wasz film. Czyli ta postawa, że ktoś czeka na wasz film, jest głupią postawą. Bo nikt nie czeka na wasze filmy. Widz was nienawidzi. Jeżeli to sobie uświadomicie, to wam to pomoże przebić się przez ten mur niechęci. I początek filmu jest niebywale decydujący. To jest podstawowa walka o duszę widza. Jeżeli ja kupuję bilet do kina, to co ja robię? Co ja robię kupując bilet do kina? Ja daję kredyt. Ja jak do banku, ja daję kredyt temu reżyserowi. To te moje pieniądze za bilet to jest kredyt. Ja sobie kupuję swoje wakacje. Ja jadę na wakacje. Ale jeżeli mnie oszukuje ta biuro podróży pod tytułem reżyser taki i taki, jeżeli on nie potrafi mnie wciągnąć w swoją historię, to ja się natychmiast rozczarowuję. Klik! Ja przełączam na inny kanał. Albo kurczę, wychodzę z kina. Czyli ta walka o duszę widzę rozpoczyna się na samym początku, a teraz, słuchajcie, dramaturgia to nie jest żadne martwe zwierzę. Czyli rzeczy, które były atrakcyjne 20 lat temu, nie są atrakcyjne dzisiaj. To jest nudne. Bo poziom, co się dzieje z nami wszystkim? Poziom niecierpliwości wzrasta. Co się dzieje, jak wyglądacie stronę internetową kolejną? Ile dajecie czasu facetowi, który buduje stronę internetową? 3 sekundy. To jest zbadane. Po 3 sekundach, jeżeli was nie zainteresuje coś na stronie internetowej, klik, idziecie dalej. Oczywiście jako filmowcy macie troszkę więcej czasu. Ale na pewno mniej niż goście mieli 20 lat temu. A na dobrą sprawę, i teraz też podpowiedź, zastanówcie się nad tym, co już dawno w kinie się dokonało. Na odwróceniu pewnych zasad. Dramaturgia polegająca na tym, że ekspozycja jest na początku, nie zawsze jest słusznym wyborem. W takim filmie jak Szeregowiec Ryan, ekspozycja się zaczyna po pierwszej sekwencji. On na początku, przepraszam wszystkie panie, ale tak trzeba powiedzieć, on przypierdala. On powoduje, że widz w kinie się poci po tej sekwencji. I tak naprawdę, jeżeli mówimy, patrzymy na model dramaturgiczny tego filmu, to nic po tym w tym filmie nie jest tak mocne, jak pierwsza sekwencja. I to znaczy, że to jest zły film? Nie. To jest dobry film. A teraz patrzcie, jak można wykorzystać mądrze gatunkowość jednego filmu, czy kradnąc pomysły z jednego gatunku do drugiego. I daję wam przykład kompletnie skrajny, kompletnie innej, z innego świata, czyli film, który z filmem wojennym nie ma nic wspólnego, ale ma dużo wspólnego z Szeregowcem Ryana i to jest film Amelia.
Bo w Amelie przez pierwsze 20 minut tego filmu, czy nawet dłużej, jest dokładnie taki sam atak, jak sekwencja wojenna w Szeregowcu Ryan. A wiecie, co gdyby się zdarzyło, gdybyście posłali ten scenariusz do redaktora amerykańskiego w Hollywood? Ten scenariusz wylądowałby w koszu, bo on by słusznie napisał, zgodnie z paradygmą pisania scenariuszy, że te pierwsze 20 minut w ogóle jest niepotrzebne. Bo tak naprawdę historia zaczyna się od tego, jak ona znalazła pudełko w ścianie z kulką i z przesłaniem faceta, który tutaj mieszkał. Czyli to są przykłady dramaturgii, że na początku zdobywamy widza za wszelką cenę, to potem on już nas tak łatwo nie opuści. I dlatego używam przykładu Kieślowskiego, bo to jest dokładnie ten system. Drugi akt jest nudny, tak, jest nudny, zaraz. Ale na początku wszystko, co dramatyczne w tym filmie, zdarzyło się w pierwszym akcie. Wszystko. Tam potem nie ma nigdzie żadnej sceny o takim poziomie dramatyzmu, jak w pierwszym akcie. Zaczyna się od wypadku, jest szpital dramatyczny, jest pogrzeb dramatyczny, dziecko umiera, przeżywamy śmierć tego dziecka. A jeszcze w tym jest dziwaczna decyzja pozbycia się majątku milionów, który na pewno dla przeciętnego widza, który zarabia 3000 złotych miesięcznie, jest niebywale atrakcyjną decyzją, co to za dziwadło ta dziewczyna. A w dodatku jeszcze jest scena erotyczna i potem się już nigdy żadna taka scena erotyczna nie powtarza. Czyli w pierwszym akcie jest wszystko, co jest atrakcją, a w drugim akcie jest pustynia. Siedzi sama w kawiarni, pije, pływa sama w basenie, siedzi, bawi się tym, albo słucha muzyki tego. Co to są za dramatyczne sceny? Zero dramatu. Także, a teraz jak ja oglądałem te prewizy, które dostałem, to w większości te początki są, no, słuchajcie, no, większość są nudne, no, nudne. Przy nadmiarze utworów, które mamy wokół nas, na świecie, nikt przy tych filmach nie zostaczy się. Może oni zrobią inaczej, lepiej, to są zaledwie prewizy. Ale tak naprawdę brakuje w nich tego poziomu, tego haka, który szczególnie młode kino musi mieć. Bo się przebijacie, wy jesteście aspirującymi piłkarzami. Jeżeli chcecie grać w Bundeslidze czy w jakimś tym, to musicie być 3 razy lepsi od tych Niemców i Francuzów i innych piłkarzy. I to jest dokładnie ta sama reguła. Film jest niestety produktem. On się musi przebić między statystykami produktów. A wy nie macie jeszcze żadnego logo. Dopiero możecie na to logo zapracować. Słuchajcie, teraz tak. Ile, która jest godzina, może mi ktoś powie? 11. To ja proponuję zrobić rzecz następującą. Zróbmy, czy kto z was przeczytał scenariusz Niebieskiego? Proszę o rękę do góry. John, przeczytałeś scenariusz Niebieskiego? A, you didn't get it? Yeah, I have it here. I have it here, so have to read it. Okej. Bo ja chciałbym przed tym, żeby zobaczyć film, chciałbym, żebyśmy porozmawiali troszkę o scenariuszu, żebyście wy troszkę się wypowiedzieli, co sądzicie o tym scenariuszu. Podejrzewam, że wszyscy widzieliście film, ale pewnie dawno, więc może warto by troszkę o tym scenariuszu mówić, żeby później mielibyśmy tą konfrontację. Czyli zróbmy 5 minut przerwy i spotkamy się tu za 5 minut, jeżeli jeszcze macie cierpliwość, no bo ja długo już nie będę was męczył, ale jeszcze bym chętnie ten etap zamknął, bo następnym etapem będzie oglądnięcie filmu i już byśmy mówili przykłady na podstawie filmu, ale ponieważ to jest taki bardzo ważny etap, bo to jest właśnie ta partytura dopiero zapisana, a później będziemy musieli śledzić te zmiany, które nastąpiły w filmie. Ja będę starał się, na ile wiem oczywiście, tłumaczyć wam, dlaczego tak się stało, a nie inaczej.